Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest wtorek, 28 listopada. Dziś dzień ferialny czwartej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Belgia i cała Unia Europejska. Unia Europejska przymierza się do nowego pomysłu, mającego ułatwić życie Europejczykom. Tym razem brukselscy urzędnicy wzięli na swój cel m.in. szampony do włosów w hotelach. Na mocy zeszłotygodniowych głosowań w Parlamencie Europejskim, wprowadzającym kilkaset poprawek do unijnej ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, europosłowie bardzo szczegółowo zadbali o nasze wspólne dobro, określając, jakie produkty będą mogły dalej być dystrybuowane w dotychczasowych opakowaniach. Przykładowo, plastikowe buteleczki z hotelowymi kosmetykami uznano za nieekologiczne. Natomiast, uwaga, wymóg wytwarzania plastiku nadającego się do recyklingu najprawdopodobniej spowoduje, że do fast foodów wrócą kategorycznie do tej pory zakazywane plastikowe słomki. Unia Europejska bohatersko walczy z problemami, które sama tworzy. Szkoda, że jak zawsze heroizm ten nie ma raczej dotyczyć twórców tych absurdów, ale całej reszty. Marksiści zawsze niezwykle gorliwie biją się w cudzą pierś. Watykan. Jak informuje niemiecki dziennik katolicki Die Tagespost, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, kardynał Pietro Parolin, wystosował do niemieckich biskupów pismo w związku z ich ultraliberalnym kursem. W ujawnionym przed kilkoma dniami dokumencie z 23 października kardynał Parolin napomniał niemieckich hierarchów, by ci przestali debatować nad takimi kwestiami jak kapłaństwo kobiet czy definicja homoseksualizmu. W liście czytamy: nawet jeżeli zgodzimy się, że subiektywnie mogą występować różne czynniki, które wzywają nas, byśmy nie osądzali homoseksualistów, nie zmienia to jednak nic w ocenie moralnej tych działań. Sekretarz stanu wskazał też, że zgodnie z nauczaniem Kościoła, potwierdzonym przez Jana Pawła II, droga kobiet do kapłaństwa jest zamknięta. Ze swojej strony być może trochę pesymistycznie dodam, że dopóki twórców niemieckiej drogi synodalnej nie spotkają najmniejsze nawet kary czy pozbawienie urzędów, wszelkie tego typu napomnienia traktował będę jako część większej gry. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. 20 listopada obchodziliśmy wspomnienie świętego Feliksa Walezjusza, wyznawcy. Felix urodził się 16 kwietnia 1127 roku na terenie francuskiego hrabstwa Valois. Prawdopodobnie był spokrewniony z dynastią późniejszych królów Francji, czyli Walezjuszów. W młodości pobierał nauki od samego świętego Bernarda z Clairvaux, który odwiódł Felixa od zamiaru pozostania w zakonie cystersów. Ojciec Felixa wysłał go na dwór króla Ludwika VI. Niedługo potem Felix wyruszył na krucjatę do Ziemi Świętej. Dotarł do Aleppo, jednak po jakimś czasie powrócił do Francji. Rozpoczął życie jako pustelnik, przyjął także święcenia kapłańskie. W Eremie odwiedził go święty Jan z Maty, który podzielił się z Feliksem pomysłem założenia zakonu, którego celem byłby wykup chrześcijan z niewoli muzułmańskiej. Felix i Jan stworzyli regułę zakonu. Zatwierdził ją w roku 1198 papież Innocenty III. Tak powstał zakon Przenajświętszej Trójcy od wykupu niewolników, znany jako Trynitarze. W czasie zatwierdzenia reguły przez papieża Felix miał 72 lata. W swoim życiu zasłynął z cudów. Kiedy pewnego razu w nocy wszyscy zakonnicy zaspali i nikt oprócz Felixa nie wstał o północy na modlitwy, ten ujrzał, że na miejscu przełożonego zasiadła sama Matka Boża, zaś na miejscach zakonników aniołowie, którzy następnie odmówili całe oficjum za zakonników. Matka Boża miała na sobie habit trynitarzy. Innym razem, gdy Felix był jeszcze małym dzieckiem, z powodu długotrwałej suszy nastał wielki głód w kraju. Do zamku rodziny Felixa szły tłumy wygłodniałych ludzi. Kiedy i tu zabrakło chleba, pobożna piastunka Felixa pobłogosławiła rączką dziecka ostatni chleb i stał się cud. Chleba wystarczyło dla wszystkich ubogich, którzy przyszli po pomoc. Widząc to, piastunka wprowadziła dziecię na pole i jego rączką pobłogosławiła ziemię. Wtedy spadł długo oczekiwany deszcz, a po nim nastał wielki urodzaj.
Święty Felix zmarł 4 listopada 1212 roku w opactwie Cerfois. Przeżył 85 lat. Kanonizował go papież Urban IV w roku 1262, natomiast dopiero w XVII wieku jego święto rozpowszechniono na cały Kościół. Ziemska ojczyzna świętego Feliksa, czyli Francja. W stolicy Francji w lutym może dojść do kolejnego ograniczenia poruszania się samochodami. Radni Paryża zdecydowali bowiem, by dodatkowym opodatkowaniem docisnąć właścicieli SUV-ów. Na mocy nowej uchwały wysokość podatku ma zależeć od właściwości technicznych pojazdu. Władze miasta twierdzą, że SUV-y stanowią coraz częstsze zagrożenie dla pieszych i dlatego już wkrótce tym rodzajem samochodu mają poruszać się jedynie ci Paryżanie, których stać na dodatkowy podatek. Wydaje się to być bardzo logiczne. SUV-y prowadzone przez bogatych Francuzów są bezpieczniejsze dla pieszych. I dlatego niebezpieczna za kółkiem klasa średnia ma poruszać się mniejszymi autami. Do tych zmian może jednak nie dojść, ponieważ na początku lutego przyszłego roku ma odbyć się w tej sprawie referendum. Pokaże ono, jaki jest stopień wyprania mózgów Paryżan. Zjednoczone Emiraty Arabskie. W czwartek 30 listopada rozpocznie się kolejna edycja Światowego Szczytu Klimatycznego. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się w Dubaju i potrwa do 12 grudnia. W konferencji udział weźmie także papież Franciszek, który w niedzielę 3 grudnia zainauguruje tzw. międzyreligijny pawilon wiary. Celem owego pawilonu, w który zaangażowany jest także wielki imam Uniwersytetu Al-Azhar w Kairze, pan Ahmed El-Tayeb, jest podniesienie świadomości wspólnot religijnych w kwestii zmian klimatu i zagrożeń z nimi związanych. Inicjatywa ma także wymiar ekumeniczny, gdyż inicjatorzy pomysłu chcą uwidocznić współpracę pomiędzy liderami różnych religii. W mającym na celu uratować planetę międzyreligijnym pawilonie wiary, oprócz katolików i muzułmanów, udział wezmą przedstawiciele judaizmu, buddyzmu, hinduizmu, zoroastryzmu i religii tubylczych. Stany Zjednoczone. Jak donosi portal LifeSite News, Federalny Departament Zdrowia i Opieki Społecznej planuje wprowadzenie zmian w prawie adopcyjnym. Na mocy zaproponowanych przepisów adoptować dzieci mogliby tylko ci rodzice, którzy popierają genderowe ideologie, a przejawiać by się to miało w aprobowaniu przez nowych rodziców tzw. swobodnej identyfikacji płciowej u adoptowanych dzieci. Urzędnicy departamentu twierdzą, że nowelizacja przepisów ma stworzyć adoptowanym dzieciom przestrzeń bezpieczeństwa, bez możliwości dyskryminowania dzieci ze względu na ich tzw. tożsamość płciową. Za dyskryminację lub nawet przemoc uznane zostaną wszelkie próby wyleczenia adoptowanego dziecka ze skłonności homoseksualnych oraz wszystkich innych zaburzeń związanych z płciowością. Siódma sprawka to krótka katechizmu dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część pierwsza. Bóg, najwyższy byt, źródło i Pan wszelkiego stworzenia. Kontynuacja punktu 15. Rozum i poznawcze działanie duszy. Czy jest czymś złym dla człowieka być w błędzie? Być w błędzie jest wielkim złem dla człowieka, gdyż dobro człowieka zasadza się na prawdzie, która dla jego rozumu jest dobrem. Gdy człowiek się rodzi, to czy nosi w sobie jakąś prawdę? Nie, gdy człowiek się rodzi, to nie nosi w sobie żadnej prawdy, gdyż choć posiada on już swój rozum, to jednak jest on w stanie niezapełnionym i aby poznać prawdę, musi osiągnąć odpowiedni rozwój władz zmysłowych. Kiedy człowiek zaczyna poznawać prawdę? Człowiek zaczyna poznawać prawdę w momencie, gdy może używać rozumu, czyli mniej więcej w 7 roku życia. Czy człowiek za pomocą rozumu może poznać wszystko? Nie, człowiek sam własnym poznaniem i za pomocą rozumu nie może poznać wszystkiego z powodu naturalnych ograniczeń swojego rozumu. Jakie są rzeczy, które człowiek może poznać za pomocą swojego rozumu zgodnie z jego naturą? Człowiek może poznać zgodnie z naturą swojego rozumu rzeczy poznawalne zmysłowo i wszystko to, co z tego poznania rzeczy zmysłowych wynika. Czy człowiek może poznać za pomocą rozumu samego siebie?
Tak, człowiek może poznać zgodnie z naturą swojego rozumu samego siebie, gdyż sam jest bytem poznawalnym zmysłowo. Dzięki temu jest postrzegany przez swoje zmysły, a przy pomocy swojego rozumu może poznać to, co jest potrzebne do bycia tym, czym jest. Czy człowiek może poznać aniołów, czyli duchy czyste? Człowiek może poznać aniołów, czyli duchy czyste, ale w sposób niedoskonały. Dlaczego człowiek może poznać aniołów, czyli duchy czyste, tylko w sposób niedoskonały? Dlatego, że nie może ich poznać jako takich, a to z powodu ich natury, która nie jest naturą bytów zmysłowych, a te właśnie byty są właściwym przedmiotem rozumu ludzkiego. Czy człowiek może poznać Boga jako takiego? Nie, człowiek nie może poznać Boga jako takiego, gdyż Bóg nieskończenie wykracza poza byty o naturze zmysłowej, które są dla człowieka jedynym właściwym przedmiotem w porządku poznania naturalnego. W takim razie, korzystając tylko ze swych przyrodzonych sił, człowiek może poznać Boga przez rozum tylko niedoskonale? Tak, korzystając jedynie ze swoich przyrodzonych sił, człowiek może poznać Boga jedynie w sposób niedoskonały. Czy możliwość poznania Boga przez własny rozum, nawet w sposób niedoskonały, jest jednak dla człowieka pewnego rodzaju doskonałością? Tak, stanowi dla człowieka wielką doskonałość móc przez własny rozum w ten sposób poznać Boga, nawet w sposób niedoskonały, gdyż tym samym wznosi się on nieskończenie ponad inne byty, które nie mają rozumu. Dzięki poznawaniu rozumowemu człowiek mógł zostać wyniesiony przez łaskę do godności dziecka Bożego. Na mocy tej godności jego rozum jest powołany do poznania Boga według tego, jakim jest. Najpierw niedoskonale, przez wiarę, następnie w pełni jasności, przez światło chwały. Czy będąc w ten sposób wyniesiony przez łaskę do godności dziecka Bożego, człowiek może stać się równy aniołom? Tak, będąc w ten sposób wyniesionym przez łaskę do godności dziecka Bożego, człowiek staje się w pewien sposób równym aniołom, mogąc nawet być ponad nimi w porządku łaski, choć pozostaje jednak niższy od nich w porządku natury. Punkt 16. Dusza, jej władza miłości i jej wolna wola. Od tego miejsca zaczniemy jutro. Polska. W połowie listopada opublikowany został sondaż pracowni badawczej IBRIS na temat wprowadzenia w Polsce waluty euro. Ankietowanym zadano pytanie, czy nowy rząd Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy powinien dążyć do wprowadzenia w Polsce waluty euro. Twierdząco na to pytanie odpowiedziało na szczęście zaledwie 21% respondentów, w tym 8% zdecydowanie popiera zmianę waluty, a 13% raczej popiera. Przeciwnego zdania jest aż 63% uczestników badania, w tym 43% uważa to za zdecydowanie zły pomysł. Zgodnie z traktatem akcesyjnym do Unii Europejskiej z roku 2003 Polska zobowiązała się przyjąć euro w nieokreślonym terminie. Na szczęście prawdopodobnie szybko nie znajdzie się większość polityczna wystarczająca do oddania naszej suwerenności monetarnej Brukseli. Ponownie Polska. Jak informuje Ordo Iuris, Naczelna Rada Adwokacka analizuje możliwość przeprowadzenia rewolucji językowej w adwokaturze. Poza wprowadzeniem w palestrze obowiązkowego posługiwania się feminatywami, czyli na przykład używaniem słowa adwokatka, Rada postuluje także wprowadzenie języka neutralnego płciowo do legitymacji adwokackich. Przejawiałoby się to w określaniu adwokatów nie tylko feminatywami, ale także tak zwanymi neutratywami, co w przypadku adwokatury oznaczałoby wejście w życie takich słów jak osoba adwokacka oraz osoba aplikancka. Tymi ważnymi zmianami Naczelna Rada Adwokacka zajmuje się w imię równości. Zgoła inne podejście, na szczęście, prezentuje Komisja Etyki Krajowej Rady Radców Prawnych, która jednoznacznie stwierdziła, że jedynym dopuszczalnym określeniem radcy bez względu na płeć jest właśnie radca prawny. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś o tradycji katolickiej i bractwie kapłańskim świętego Piusa X. Im lepiej poznaję historię bractwa, a szczególnie jego działalność w Polsce, tym bardziej jestem przekonany, że jest to wielki prezent dla Polski, wielki dar, jaki Pan Bóg zechciał najprawdopodobniej za wstawiennictwem niepokalanej Polsce ofiarować. Nasza ojczyzna potrzebuje wolności, ograniczenia obcych wpływów i być może przede wszystkim uzdrowienia myślenia Polaków, z których
Ogromna i niestety chyba rosnąca część ma już umysły w pełni zanurzone w przeróżnych zwodniczych neomarksistowskich ideologiach. Ani odzyskiwanie wolności, suwerenności, ani też uzdrowienie myślenia nie będzie możliwe bez żywej i konsekwentnej wiary katolickiej. A jeżeli wiara ma być rzeczywiście żywa i konsekwentna, to musi być tradycyjna. Nie da rady tak naprawdę być katolikiem, nie będąc całym sercem i umysłem przywiązanym do katolickiej, niezmiennej rzymskiej tradycji. I dopiero poznawanie drogi, jaką Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X przeszło w Polsce, pokazuje mi, jak bardzo wdzięczni Panu Bogu i Niepokalanej powinniśmy być za ten wielki dar i jak bardzo niewiele brakowało, by ani do mszy świętej wszechczasów, ani do tradycyjnej doktryny Kościoła wolnej od modernistycznych błędów, ani do niezmiennych zasad moralności katolickiej nie było w zasadzie w Polsce w ogóle dostępu. Gdy niestety od kilkudziesięcioleci nasza Matka Kościół jest w rękach ludzi, którzy w dobrej lub złej wierze, tego wiedzieć nie mogę, konsekwentnie odchodzą od swojej głównej misji, wyrażonej słowami świętego Pawła w pierwszym liście do Koryntian, czyli słynne Tradidi quod tacepti, przekazuję wam to, co i sam otrzymałem. Im bardziej zagłębiam się w historię Bractwa i im bardziej wydaje mi się, że ją rozumiem, tym mniej też jest we mnie tego, czego odrobinę na początku mojej przygody z tradycją było. Powiedzmy, wygórowanych oczekiwań. Dlaczego nie mocniej, nie lepiej, nie szerzej? Przecież wielu katolików z pewnością przejrzałoby na oczy po kilku kontaktach z Bractwem. Tymczasem mógł to być syndrom człowieka, który przyszedł w zasadzie na gotowe. Im bardziej poznaję historię tych niespełna 30 lat tradycji w Polsce, tym bardziej widzę, jak cudowne jest to dzieło i jak oczywistym jest, że bez wsparcia Niepokalanej nie udałoby się to wszystko. Dlatego od dziś postaram się, by na pierwszym miejscu była u mnie wdzięczność. Pisał o niej w kilku miejscach również święty Paweł. By mieć wdzięczne usposobienie, by być wdzięcznym, by być pełnym wdzięczności. Oto mogę w XXI wieku iść na mszę wszechczasów. Oto mogę słuchać zdrowej katolickiej nauki. Oto dar ten jest dany Polakom i to z tej i tylko z tej nauki wypłynąć może odnowa Polski i odnowa Kościoła. Poznając historię Bractwa w Polsce widzę, że naprawdę głupio byłoby brać to wszystko za pewnik i nie być wdzięcznym Niepokalanej oraz ludziom, którymi ona się od niespełna 30 lat posługuje w Polsce, by tradycja katolicka nie zgasła, a nawet by zaczęła się odradzać. Polska odrodzi się, gdy będzie słuchała słów Pana Jezusa. Nie chodzi jednak o to, by teraz wytężać słuch, jakby Pan Jezus miał powiedzieć coś nowego, lub też biec za jakimiś nowinkami, jakby chrześcijaństwo zostało wymyślone wczoraj. Skoro sam Pan Jezus powiedział, że Jego słowa nigdy nie przeminą, wystarczy słuchać tych słów, a one wszystkie zawierają się w tradycji, która jest niczym innym jak całym depozytem, dziedzictwem, które jak najcenniejszy skarb wpierw apostołowie, a potem ich następcy przekazują kolejnym pokoleniom. To jest tradycja. Bogu niech będą dzięki, że mamy do niej dostęp w Polsce. I Bogu niech będą dzięki, że ja, w sposób absolutnie niezasłużony, otrzymałem łaskę jej odkrycia, czego i tobie, mój drogi słuchaczu, z całego serca życzę. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę ci błogosławionego dnia. Święty Feliksie, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo ci dziękuję za twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.